Czy zastanawialiście się nad zjawiskiem o nazwie sztuka? Co to jest? Jak oddziałuje ona na odbiorcę? W jaki sposób? Czym jest na przykład obraz? Nie jest on tym, co widzimy. To mnóstwo kolorowych plam różnego kształtu. Artysta, malarz pokrywa powierzchnię płótna czy papieru kolorowymi plamami. Widzowie odbierają krajobraz czy portret. Komunikacja następuje poprzez skojarzenia. To, co widzimy, tworzy się w naszym umyśle. Czy kot lub pies rozpozna treść obrazu? Nie. Dla nich to tylko kolorowe plamy, bez żadnej treści. Jest taki test psychologiczny. Badanej osobie psycholog pokazuje kartki pokryte czarnymi plamami, a pacjent ma powiedzieć, co na nich dostrzega. To test skojarzy. Rzeźby oraz inne projekty trójwymiarowe również oddziałują na naszą wyobraźnię. Niejednokrotnie wybuchamy śmiechem w konfrontacji z wytworami awangardowych artystów. Brak zrozumienia czy udziwnienie mające wywołać jakiś nie zawsze trafiony skutek w odbiorze. Często taki artysta spotyka się z brakiem zrozumienia swoich intencji. Co do sztuki filmowej, to również iluzja stworzona przez aktorów. Film nieraz tak wciąga, że widzowie zapominają o zewnętrznym świecie, a wszechobecne seriale powodują oddzielenie od świata, w którym żyjemy. Zastępują rzeczywistość, tak jak gry komputerowe. O tym już mówiłem poprzednio. Podsumowując, żyjemy w świecie iluzji, sami tworząc kolejne iluzje.